Microsoft Surface Book 3. Moim zdaniem najlepsze urządzenie z całej serii Surface. Dlaczego tak uważam? Na to pytanie odpowiem Wam w tym odcinku. Zapraszam do oglądania. Przyszło mi spędzić z tym laptopem kilka tygodni i było to moje pierwsze spotkanie z serią Book. Prawdę mówiąc, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony możliwościami, jakie daje ten sprzęt, ale od początku. Seria Book charakteryzuje się bardzo ważną funkcjonalnością, a mianowicie jest czymś pomiędzy urządzeniami z serii Pro i laptop. Jest to bowiem bardzo zaawansowany laptop i jednocześnie w łatwy sposób możemy zrobić z niego ultra cienki tablet. Wszystko za sprawą mechanizmu wbudowanego w klawiaturę tego urządzenia. Uchwyt jest bardzo mocny i w przeciwieństwie do klawiatury w serii Surface Pro, możemy śmiało za nią chwycić i odwrócić komputer do góry nogami. Tak jak wspomniałem, w łatwy sposób możemy zrobić z niego tablet. Wystarczy nacisnąć przycisk, który zwalnia blokadę ekranu i już mamy dostęp do zwykłego tabletu. Dzieje się to teraz dużo szybciej niż miało to miejsce w modelu Book 2. Standardowo mamy tutaj wyświetlacz PixelSense o przekątnej 13,5 cala, ale do wyboru jest jeszcze wersja 15-calowa. Obsługuje ona do 10 punktów nacisku, a dodatkowo współpracuje z takimi akcesoriami jak Surface Pen, więc odręczne pisanie czy rysowanie nie będzie dla niego żadnym problemem. Rozdzielczość wynosi 3000x2000 pikseli, natomiast proporcje to również standardowo 3:2. Naprawdę bardzo lubię wyświetlacze, które Microsoft pakuje do swoich urządzeń i za każdym razem podkreślam, że takie zadania jak na przykład edycja zdjęć w Photoshopie są po prostu przyjemnością. Kolory odwzorowywane są bardzo dobrze, a wydajność komputera zapewnia niezakłóconą pracę. Wydajność tego sprzętu to dość istotny aspekt i między innymi dlatego to urządzenie z taką konfiguracją, jaką mam ja, kosztuje ponad 12 tysięcy złotych. Trochę dużo, ale do środka zapakowana jest karta graficzna Nvidia GTX 1650 z 4 GB pamięci GDDR5. W 15-calowym modelu możemy wybrać sobie zestaw z kartą GTX 1660 Ti, która ma aż 6 GB pamięci graficznej, ale ten mój zestaw również sprawował się bardzo dobrze. W kwestii wydajności sprawdzałem ją pod kątem grania w taką grę jak Call of Duty Warzone i na niskich ustawieniach byłem w stanie grać w miarę płynnie z 60 klatkami na sekundę. Nie jest to zdecydowanie komputer gamingowy i również nie do końca tak się powinno na niego patrzeć. Montaż filmów w jakości 4K w Adobe Premiere Pro również nie był super płynny, ale już przy rozdzielczości Full HD było to bardziej do zaakceptowania. Jeżeli chodzi o zwykłą pracę biurową, czyli przeglądarka, Wordy, Excele z różnymi aplikacjami pobocznymi, no to wszystko działa bez najmniejszego problemu, bo na pokładzie miałem aż 32 GB pamięci RAM. Bardzo ważną zaletą jest tutaj również to, że komputer działa na pełnym Windowsie 10. Oznacza to, że zarówno w formie laptopa, jak i tabletu będziemy mogli odpalić praktycznie każdą aplikację, która na Windowsa jest przeznaczona. Tak jak wspomniałem, do dyspozycji mamy różne konfiguracje sprzętowe i możemy modyfikować również pamięć wewnętrzną. Ja posiadam dysk o pojemności 512 GB, ale do wyboru są jeszcze modele z 256 GB i 1 TB miejsca na dane. Oczywiście w każdym przypadku są to dyski SSD. Jeżeli przeniesiemy się do zewnętrznej części tego laptopa, to tutaj też znajdziemy kilka ciekawych rzeczy. Ciągle obecny jest czytnik kart SD, a więc to dobra wiadomość dla osób, które z takowych kart ciągle korzystają i przyznam się szczerze, że mi akurat się on bardzo przydaje. Również po lewej stronie komputera znajdziemy dwa złącza USB typu A, więc również nie trzeba przerzucać się tylko na kable z końcówką USB typu C. Nie trzeba, ale można, bo z kolei po prawej stronie znajdziemy gniazdo USB typu C, które może posłużyć jako gniazdo do ładowania. Wystarczy tylko odpowiednia ładowarka i na przykład u mnie sprawdziła się 45-watowa ładowarka od Samsunga. Komputer ładuje się troszeczkę wolniej przy jej użyciu, ale nie ma strasznej różnicy, więc jeśli zapomnimy zabrać ze sobą standardowej ładowarki, no to zawsze jest się czym poratować. Obok tego złącza znajdziemy standardowy port Surface Connect, dzięki któremu podłączymy właśnie zwykłą ładowarkę. Możemy dzięki niemu również rozszerzyć możliwości naszego komputera. Do tego będzie potrzebne dodatkowe akcesorium, jakim jest Surface Dock, czyli stacja dokująca, w której znajduje się kilka portów, a mianowicie mamy tutaj złącze Ethernet, wejście na 3,5 mm jacka, 4 złącza USB typu C i 2 złącza USB typu A. Całość tej bazy jest dość ciężka i składa się z dwóch dość dużych kostek, więc na pewno nie jest to zestaw przenośny. Dodatkowo cena takiej stacji dokującej również nie należy do najniższych i niestety przyjdzie nam za nią zapłacić aż 1299 zł. Niemniej jednak, jeżeli ktoś chce podłączyć do takiego komputera dwa monitory z odświeżaniem 60 Hz, no to ta stacja będzie niezastąpiona. Przechodząc do samego wyglądu i wykonania. Standardowo mamy tutaj stop magnezu w kolorze platynowym i jak dla mnie wygląda to bardzo stylowo, a lustrzane logo Microsoftu dodaje jeszcze smaczku. Całość sprawia naprawdę świetne wrażenie.
Konstrukcja zawiasu jest dość gruba i z racji tego mamy sporą dziurę pomiędzy ekranem i klawiaturą, co już akurat nie każdemu może się podobać. Jak dla mnie nie jest to ogromny problem, ale chyba wolałbym, aby faktycznie ten zawias przypominał bardziej te używane w zwykłych laptopach. Dzięki niemu mamy jednak możliwość ustawienia tego tabletu w różnych pozycjach. Możemy pracować na nim w trybie zwykłego laptopa, w trybie studio lub w trybie odwróconego studio. Nie wiem, jak się to poprawnie nazywa, ale można z niego po prostu zrobić namiot. Klawiatura jest bardzo, bardzo przyjemna. Pisanie na niej nie sprawiało mi żadnego problemu, a nawet było przeciwnie. Klawiatury w urządzeniach Surface to jedna z lepszych cech tej serii. Mają idealny skok klawiszowy, a przy tym odstępy pomiędzy nimi i kultura pracy są dobrze dopasowane do użytkownika. Podobnie jest z touchpadem. Jest dużo większy w stosunku do mojego Surface'a Pro 4. Obsługuje kilka gestów w Windowsie, więc naprawdę można tego laptopa używać bez podpinania do niego myszki i o ile nie musiałem montować na nim filmu, to spokojnie mogłem zapomnieć właśnie o tej myszce. Patrząc jednak na cenę tego urządzenia, to gładzik mógłby być troszeczkę większy. Wykonany jest ze szkła i precyzja oraz czułość dotyku jest naprawdę świetna. Jeżeli chodzi o baterię, producent podaje, że jest to do około 15 godzin działania, w momencie gdy ekran podłączony jest do klawiatury, bo mamy dwa miejsca, w których ta bateria się znajduje. Jedna część zlokalizowana jest właśnie w ekranie, a druga w klawiaturze. Dzięki temu możemy pracować na samym tablecie przez około 6 godzin, a po podpięciu do klawiatury zyskujemy drugie tyle i jeszcze troszkę. Jak dla mnie jest to naprawdę świetny wynik i osobiście nie byłem w stanie rozładować tego urządzenia w ciągu jednego dnia pracy, a nawet jeżeli tak by się stało, to tak jak wspominałem, mamy port USB typu C, za pośrednictwem którego możemy się podładować zwykłą ładowarką. Wracając jeszcze do frontu urządzenia. Dookoła ekranu mamy dość wąskie ramki, w których ukrytych zostało kilka czujników. Mamy również zwykłą kamerkę, dzięki której będziemy mogli odbywać wideokonferencje w bardzo dobrej jakości, a to akurat w dzisiejszych czasach jest wartościowe. Czujniki pozwalają również na używanie funkcji Windows Hello, czyli szybkiego logowania się do systemu za pośrednictwem naszej twarzy. To akurat nie jest idealny system zabezpieczeń i nie wiem, czy nie wolałbym jakiegoś odcisku palca, no ale no cóż, korzystam z tego, lecz mimo wszystko wiem, że nie jest to doskonałe zabezpieczenie. W ekranie zatopione są również dwa głośniki stereo obsługujące technologię Dolby Atmos. Według mnie grają bardzo dobrze i na przykład do oglądania Netflixa czy słuchania muzyki z YouTube spokojnie się nadają. Dla bardziej wymagających mamy również wbudowane złącze jack 3,5 mm i jest ono w części tabletowej, więc słuchawki można podłączyć do niego zawsze. Jeżeli chodzi jeszcze o kwestie audio, to w ekranie znajdują się również dwa mikrofony studyjne, które nagrywają dźwięk w bardzo dobrej jakości, i to testowałem również przy okazji recenzowania tabletu Surface Go 2. Tak jak i tam, Book 3 kładzie mocny nacisk na pracę zdalną i faktycznie w połączeniu ze Skype'em czy platformą Microsoft Teams spotkania na odległość nie są żadnym problemem. Jeżeli chodzi o przednią kamerę, no to ona ma 5 megapikseli i nagrywa obraz w rozdzielczości Full HD. No i tak wygląda obraz nagrywany przednią kamerą, a więc nie jest wcale najgorzej. Mamy tutaj jeszcze jedną taką pojedynczą diodę doświetlającą. Obok znajdują się dwa mikrofony, czyli mamy lewy i prawy, które nagrywają dźwięk w stereo. Także naprawdę ta jakość jest fajna. I teraz możecie usłyszeć jakość dźwięku nagrywanego bezpośrednio przez ten mikrofon. On nie jest w żaden sposób przetworzony, tylko i wyłącznie pogłośniony, tak abyście go dobrze słyszeli. Ale jeżeli chodzi o przetworzenie, no to w tym momencie postaram się zastosować takie standardowe poprawki dźwięku, które stosuję w moich filmach, więc będziecie mogli sobie to odnieść, czy da się ten dźwięk w jakiś sposób poprawić, jaką on ma jakość, no i tak dalej, i tak dalej. Według mnie jest naprawdę bardzo fajnie i pod kątem właśnie takiej pracy zdalnej bardzo polecam urządzenia Microsoftu, no bo naprawdę spisują się świetnie. Mamy też jedną kamerę z tyłu, ale raczej nie próbowałbym robić nią zdjęć w lustrze czy na wycieczce, chociaż się da, ale jednak proponuję robić takie zdjęcia smartfonem, a ta kamerka niech sobie po prostu odpoczywa. Ma ona 8 megapikseli, wyposażona jest w autofokus i również nagrywa filmy w rozdzielczości Full HD. Całość napędzana jest 10. generacją procesorów od Intela. W moim przypadku akurat jest to procesor Intel Core i7 i tak jak wspominałem, dzięki niemu jest on bardzo wydajny w różnych scenariuszach działania. Za to w połączeniu z kartą graficzną ta maszyna to prawdziwy kocur. Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystkie komponenty znajdują się w ekranie i tak na przykład właśnie dedykowana karta graficzna ulokowana została w tej części, gdzie klawiatura, więc aby z niej skorzystać, musimy mieć połączony ze sobą cały zestaw. I przechodząc do takich moich wrażeń z użytkowania tego urządzenia. Uważam, że jest to świetne rozwiązanie dla osób, które potrzebują funkcjonalności tabletu przy zachowaniu ogromnej mocy obliczeniowej pozwalającej na obsługę wymagających aplikacji. Trzeba też pamiętać, że 13,5-calowy ekran nie jest najmniejszy i w postaci samego tableta nie będzie najbardziej poręczny w użyciu, nie wspominając już o wersji 15-calowej.
Tak czy siak, mi osobiście brakuje takiej twardej klawiatury w serii Surface Pro. No i pewnie też dlatego powstają konkurencyjne do oryginalnych akcesoria, takie jak testowana przeze mnie klawiatura od firmy Bridge. Niemniej jednak wolałbym zobaczyć coś takiego w oryginale, no i mieć również możliwość korzystania z mniejszych rozmiarów, takich jak na przykład moja Pro 4. Jeszcze taką jedną wadą w urządzeniach serii Book jest niezmienność wyglądu i o ile ja do tego nic nie mam, tak niektórym zależy na udoskonalaniu produktu. Brakuje tutaj również zwiększenia gładzika, tak jak robi to ciągle Apple w swoich MacBookach, czy zwężenia ramek dookoła ekranu, bo z tymi obecnymi Book 3 przypomina laptopy sprzed kilku lat. Podsumowując całość, ten laptop to naprawdę świetny sprzęt, ze świetnymi osiągami i szerokimi możliwościami. Ale jeżeli ktoś zrezygnuje z funkcjonalności tabletu i nie oszukujmy się, że nie jest to coś zupełnie niezbędnego w takim sprzęcie, no to podobny sprzęt znajdziemy już w znacznie niższej cenie. Natomiast jeżeli kogoś stać na tableto-laptopa za kilka czy nawet kilkanaście tysięcy złotych, no to ja ten sprzęt bardzo polecam, bo korzystało mi się z niego naprawdę bardzo przyjemnie. Dlatego odpowiadając na pytanie z początku, uważam, że seria Book jest najlepszą, dlatego że łączy w sobie uniwersalność, moc i kompaktowość. Praktycznie każdy powinien być zadowolony z takiego komputera, o ile go stać i o ile nie będą mu przeszkadzać te małe niedoskonałości. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to zapraszam do sekcji komentarzy na dole. Możecie też pisać na moich innych social mediach i do nich linki znajdziecie w opisie. Jeśli natomiast film Wam się spodobał, był przydatny, to zachęcam do kliknięcia w subskrypcję, zostawienie dzwonka i łapki w górę. Będę za to ogromnie wdzięczny. Tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć.